Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam już na naszej drugiej nauce rekolekcyjnej w ten adwent roku 2018. Nasza podróż to podróż jest z Matką Najświętszą, podróż po naszych czasach, czasach bardzo ciekawych, bardzo trudnych dla wiary, czasach, kiedy obserwujemy, jak wielu ludzi odchodzi od Boga, odchodzi od Kościoła. Jak wielu ludzi pyta, jak wielu ludzi idzie już z duchem tego świata, chociaż jeszcze nazywają się chrześcijanami, jeszcze chcą przynależeć do Kościoła. Chciałbym rozpocząć tą drugą krótką naukę, jak również rozpocząłem poprzednią, pierwszą, tą modlitwą świętego Bernarda z Clairvaux. Dla mnie Maryja to jest moją matką, jest moją przewodniczką, moją królową. Jest tą, która jest ze mną w podróży, która mnie trzyma za rękę, a ja trzymam jej rękę. Wiem, że innej drogi, w moim przynajmniej osobistym życiu kapłańskim, innej drogi nie mam. Gwarancji bycia w Kościele, który głosi prawdę, gwarancji wytrwania w czystości, gwarancji trwania na tej ścieżce, którą Jezus chce, abym szedł, a nie którą ja sobie wybiorę, albo szatan mi pokaże. Modlitwa świętego Bernarda z Clairvaux. Idąc za Maryją, nie zboczysz z drogi. Modląc się do niej, nie stracisz nadziei. Myśląc o niej, nie pomylisz się. Jej się trzymając, nie zgaśniesz. Kiedy ona cię strzeże, nie trwożysz się. Gdy cię prowadzić będzie, nie zmęczysz się. Kiedy ona łaskawa ci będzie, dotrzesz do celu. Bardzo drogi mojemu sercu kapłan, ojciec Augustyn Pelanowski, kiedyś napisał takie krótkie kazanie. Kiedyś natknąłem się znowu przez tak zwany przypadek na to kazanie. Akurat kiedy przygotowywałem się w swojej parafii, i rzeczywiście otrzymałem jakbyś taki znak. Panie Jezu, ja tego nie widziałem do tej pory w ten sposób. To jest właśnie chyba te słowa, które ojciec Pelanowski powiedział, to są słowa, które są na dzisiejsze czasy. Ewangelia była w ten czas o spadających gwiazdach, że słońce zostanie zaćmione i księżyc straci swój blask i gwiazdy zostaną zmiecione z firmamentu nieba. No oczywiście znamy te teksty, kiedy Jezus mówi, straszy ludzi, ale mówi prawdę o tym, co będzie się działo przy końcu czasu. I ojciec Pelanowski bardzo pięknie o tym mówi i wyjaśnia. Mam nadzieję, że nie ma nic przeciwko, że akurat przytoczy go tutaj, ale myślę, że ten tekst jest no tak cudowny i tak wspaniały i budujący również nadzieję w moim sercu i myślę, że będzie i również w tych was, którzy teraz mnie słuchacie. Ojciec Pelanowski mówi tak. Nastąpi zaćmienie słońca, brak blasku księżyca i strącone gwiazdy oraz wstrząśnięte zostaną moce nieba. Cytuję tutaj Ewangelię. I mówi tak, słońce jest w Biblii symbolem światła samego Boga. Jezus na górze przemienienia odsłonił przed uczniami oblicze, które jaśniało jak słońce. To jest Mateusz 17:2. Księżyc też wcale nie jest w tym miejscu jedynie ciałem niebieskim, gdyż w sensie symbolicznym odnosi się również do pełni władzy Mesjasza. Można porównać Psalm 72. I teraz, co jest ciekawe, czego symbolem są gwiazdy? Gwiazdy są symbolem autorytetów duchowych, potomstwem Abrahama, ludzi zawierzenia, a nawet apostołów. To też zaćmienie słońca, utrata blasku księżyca i upadek gwiazd to epoka zaćmienia wiary.
destrukcji chrześcijaństwa, odejścia wielu autorytetów życia duchownego, zarówno kapłanów, jak i ludzi, którzy wysoko zaszli w swym rozwoju duchowym. Kiedy ja czytałem tą homilię ojca Augustyna, dostałem jakiegoś wewnętrznego paraliżu. I mówię, Panie Jezu, ja tego nie widziałem. Przecież tak jest. Słońce zostało zaćmione. Dla wielu ludzi Bóg nie istnieje. Mało tego, jest dzisiaj przeszkodą. Nikt o Panu Bogu nie myśli. Nawet patrząc teraz w tym chaosie przygotowań do świąt, tej całej komercji, no przecież tam Pana Boga nie ma. Słońce zostało przyćmione. Księżyc stracił swój blask. Dzisiaj, kiedy mówi się o Panu Jezusie, to się mówi nasz Pan, Jezus, Jezus, Jezus. A tak rzadko, kiedy słychać, szczególnie wśród ludzi inaczej wierzących, słyszy się Chrystus jako Mesjasz. Jako Mesjasz, Zbawiciel świata. Jest tylko Jezus, Jezus, Jezus. Jezus Cię kocha, Jezus Cię uzdrawia, Jezus Cię zbawia. A tak nie wymijają, jakoś dziwnie, nie słyszę, że ja się mylę, tego Chrystusa jako Mesjasza. My się sami potrafimy zbawić. Jezus jest tylko naszym takim kolegą, kumplem, aby z nami szedł, aby nas dotknął, kiedy nas coś boli, aby nas uzdrowił, nas przeprowadził. Ale czy jest dla nas Mesjaszem? Pamiętamy tę Ewangelię, kiedy szedł i zaczął uczniom mówić, że Mesjasz musi iść wycierpieć? Nikt go w ten czas nie rozumiał. O czym ty mówisz, człowieku? Czy Pan Bóg broni jakieś cierpienie? Ty jesteś nam potrzebny, bo tyle cudów dokonujesz, uzdrowień, rozmnożeń. Jesteś nam potrzebny, a tam zapomnij o cierpieniu. Czyli ten blask mesjański zniknął. Chociaż Jezus jest na ustach dzisiaj wielu. No i to ostatnie te gwiazdy, które mówi ojciec Augustyn. Potomstwo Abrahama, symbolem autorytetów duchownych, ludzi zawierzenia. To jest epoka zaćmienia wiary. Biblia sugeruje, że o wiele trudniejsze niż prześladowanie chrześcijaństwa, mówi ojciec Augustyn, będzie to, że straci ono swój blask, swoją żywotność duchową, stając się systemem martwych rytuałów, a wielu chrześcijan odejdzie od wiary w stronę martwych praktyk lub zupełnie opuści mury świątyń. Moce w niebiosach zostaną zachwiane, gdyż miliony ludzi zostanie zachwianych w swoich przekonaniach z powodu panowania ciemności. Nie wtedy chrześcijaństwo przeżywać będzie najgorsze chwile, gdy będzie za nie groziła śmierć, lecz gdy będzie się wydawało, że nie da się w nim żyć. Wielu moich przyjaciół i mówi, pyta się mnie, księże, ale jak tu żyć dzisiaj? To wszystko, co budowałem sobie, moje życie duchowe poprzez wiele lat, to wszystko staje się albo mało ważne już, albo nieważne, albo staromodne, a ja nie chcę tych nowinek. Wszystko zostaje dzisiaj postawione do góry nogami i ludzie mówią, nie da się już żyć. Czy mam odejść? Ja mówię, no nie, nie wolno ci. Musimy trwać. Ale żeby trwać, to trzeba o tym wiedzieć, że to wszystko już jakby było wpisane w plany Bożej opatrzności. To nie jest wszystko spontaniczne, co się dzisiaj dzieje na świecie, co się dzisiaj dzieje w Kościele. Mnie to zawsze martwią właśnie ci ludzie, że jak tu, księże, żyć? Młodzi ludzie już nawet nie pytają, jak żyć w tym Kościele, po prostu odchodzą i idą w swoją stronę, jeżeli w ogóle w tym Kościele byli. Dlatego jest to ten czas, który nie możemy zlekceważyć. Jeżeli zlekceważymy, no to Panie, do kogo już pójdziemy? Którędy? Którędy mamy iść? I teraz znalazłem właśnie w książce ojca Gobiego, jak już powiedziałem, z,
z imprimatur, pozwoleniem Kościoła, książkę, którą wielu kapłanów zaczyna odkrywać na nowo w Europie, na świecie i w Polsce spotykam już. Nieraz mówią, księże, dziękujemy, bo ksiądz wspomniał, nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Otwiera mi to moje oczy tym, którzy chcą zobaczyć, bo tym, co nie chcą, to po prostu jest to dla nich kolejne jakieś dziełko duchowe wątpliwego pochodzenia. Na to już nie ma rady. I teraz Maryja mówi, mój plan, czy daje nam nadzieję, że nawet jeżeli słońce już zostało zaćmione, księżyc straci swój blask, autorytety duchowne zostały zmiecione z nieba i ludzie pytają się, jak żyć, nagle Maryja mówi, ja mam plan. I mówi tak, to było w 82 roku. Mówi tak, idąc moją drogą, nie można akceptować kompromisów ze złem. Pierwszy punkt. Nie ma kompromisów. Będzie kosztować? Będzie. Będą o tobie mówili? Będą. Będą cię chcieli usunąć po cichu? Będą. Jeżeli nie będziesz kompromisu robić ze złem. Przeżywacie dzisiaj mroczne czasy, mówi Maryja, ponieważ na wszystkie sposoby usiłuje się doprowadzić do kompromisu między tym, co boskie, a co pochodzi od szatana. Między dobrem i złem, między duchem Jezusa i duchem świata. Wielu ludziom grozi niebezpieczeństwo, że padną ofiarą ogólnego zamętu. To są ci, którzy właśnie mówią, księże, jak tym wszystkim żyć. Nie da się już tak żyć. Czy my się mamy tymi ludźmi nie przejmować? Czy mamy powiedzieć, Kościół istniał i będzie istniał, bo tak jest w papierach? A mi ksiądz powiedział, tak, tak jest w papierach, że Kościół będzie istniał. Nie ma wątpliwości. Ale ilu w międzyczasie ludzi odejdzie i zatraci na wieczność? Ja nie chcę stanąć osobiście przed Panem, to kiedy wyjdzie lista wszystkich osób, którzy dzięki mnie nie zostali zbawieni. Jako kapłan się tego boję. Wielu ludziom grozi niebezpieczeństwo. Nawet w moim kościele, mówi Maryja dalej, chciałby się panoszyć fałszywy duch, który nie jest duchem Jezusa. To są genialne słowa. To mi odpowiada na wiele rzeczy, które nieraz teraz ostatnio czytam, czy oglądam. Fałszywy duch, który nie jest duchem jej syna. Czyli ma dostęp, zamiesza, podstawia się, przedstawia się jako duch Jezusa, a duchem Jezusa nie jest. Jak niewidzialna, trująca chmura szerzy się duch pomieszania tego, co boskie, z tym, co należy do świata. Przez to Słowo Boże zostaje pozbawione mocy, a głoszenie Ewangelii swojej siły. Dlaczego? Dlatego, bo pomieszaliśmy. Poszliśmy na kompromisy. Zaczęliśmy od tylnych drzwi wprowadzać tych, którzy nie powinni wejść. Wprowadziliśmy tą trującą chmurę, która mówi Matka Najświętsza. Nic nowego pod słońcem. Dzisiaj, ponieważ są środki masowego przekazu, dzisiaj jesteśmy świadkami tego, co dzieje się na całym świecie. Słowo Boże zostaje pozbawione mocy, a głoszenie Ewangelii swojej siły. Jaką Ewangelię dzisiaj się stosuje? Pomieszania dobra ze złem. Tych, którzy mówią, tak, oczywiście, że, ale. I to małe ale to jest to 10% jadu trucizny. Czyli pierwsze znieczulenie, no dobrze ktoś mówi, ale te 10% jest straszliwie trucizny. Ludzie, którzy się na tym nie znają, nie widzą tego. Wielu moich kolegów kapłanów zostało w to wmieszanych. I dzisiaj chętnie by mnie czy osoby jak ja widzieli w innym miejscu niż na ambonie. Bo im się niszczy kariery, ich życie, teologię, ich prace naukowe, bo to już się na tym się już następni lansują. I to jest, mówi Maryja, to jest plan walki.
wspomagani przeze mnie, idąc drogą wyznaczoną przez Jezusa, macie walczyć z szatanem, grzechem, błędem i niewiernością. Dzięki przywilejowi Bożemu ja jestem bez grzechu pierwotnego. Ja wam pokazuję drogę. W Apokalipsie zostałam zapowiedziana jako niewiasta obleczona w słońce, która prowadzi walkę z czerwonym smokiem i z wszystkimi jego zwolennikami. Jeżeli chcecie wesprzeć mój plan, musicie walczyć moi synowie, synowie matki wodza. Niesamowite słowa. Ja pamiętam, kiedyś przeczytałem te słowa, zacząłem się mówić. Maryja mówi się matka, oczywiście matki wodza. Ona jest moim wodzem, prowadząca mnie do bitwy. Uczy mnie strategii. Uczy mnie, jak walczyć, kiedy się wycofać, kiedy zaatakować, jak mówić. To jest prawdziwa walka. Dlatego Maryja dalej mówi, każdego dnia wraz ze mną prowadźcie tę bitwę w ukryciu i ufności, w pokornym spełnianiu waszych codziennych obowiązków, w doskonałym naśladowaniu Jezusa, w ubóstwie i pogardzie świata oraz samych sobie. To jest ten czas, o którym mówi w tej chwili Matka Najświętsza. Dzisiaj w Kościele jest moda uwielbienia. Wszyscy uwielbiamy. Są wielkie hale, są wielkie stadiony. Wszyscy uwielbiają w kościołach, podskakują. Wielu ludzi się mnie pytają, co ksiądz o tym myśli. Wiem, że jak powiem, co mam, chciałbym powiedzieć, to bym się naraził wielu. Ja nie mam nic przeciwko uwielbianiu Jezusa. Ale czy tak naprawdę wiemy, na czym polega uwielbienie? Kilkanaście lat temu, kiedy przebywałem u jednego z kapłanów w Bostonie, to on tam jeździł na taki kościoł, gdzie są flagi, gdzie wszyscy skakali, krzyczeli, gdzie Pana Jezusa się przykrywało. Dla mnie to był szok. Nowina piękna. Mówię, może to byłoby dobre i w naszym kościele. Dzisiaj to znowu parę lat temu to było tam, dzisiaj jest u nas. Ale w którą stronę to wszystko idzie? Na czym polega prawdziwe uwielbienie Jezusa? Czy to jest tylko muzyka? Tu ładnie ktoś kiedyś napisał, że przedstawiając tekst Pawła do Rzymian, wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako żywą ofiarę, świętą, miłą Bogu. Prawdziwe uwielbienie Boga to jest składanie ciała swojego jako żywą, świętą ofiarę, ofiarę miłą Bogu. I to składanie ciała oznacza oddawanie Bogu całego siebie, uwielbienie Boga, odniesienie naszych ciał. Oznacza to każdy aspekt naszego życia, naszego człowieczeństwa, serca, umysłu, rąk, myśli, postaw, które zawierzamy Bogu. Odnawianie umysłu mojego, dążenie do prawdy, podjęcia walki ze swoimi słabościami, pójście za Maryją. To jest uwielbienie Boga. I dalej ktoś pisze tak. Muzyka nie może przynieść uwielbienia, chociaż z pewnością może dostarczyć emocji. Muzyka nie jest podstawą uwielbienia, ale może być jego wyrazem. Nie postrzegaj muzyki jako czegoś, co wywołuje uwielbienia. Postrzegaj muzykę w sposób wyrazu tego, co wypływa z serca pogrążonego miłosierdziem Bożym, posłusznym Jego przykazaniom. To tak na marginesie tej naszej podróży adwentowej. Ale nie można przejść obojętnie, bo ludzie mają kolejny zamęt. Gdzie jest ten prawdziwy Kościół? Czy to, że przyjdę na Eucharystię, modlę się na różańcu, uwielbiam Boga w Maryi, przyjmuję Eucharystię, walczę swoimi słabościami, czy to jest ten stary Kościół, staromodny, nieważny? Czy trzeba gdzieś iść, gdzie się ludzie dobrze bawią i uwielbiają Jezusa? Ludzie mają ci tyle pytań. Maryja mówi, wytrwajcie w prawdzie, walczcie przy pomocy broni modlitwy i cierpienia. To jest prawdziwe uwielbienie dzisiaj Jezusa. I ona nam w tej drodze, moi kochani, tak bardzo pomaga. Kończąc już, chciałbym zacytować świętego Jana Pawła II,
który mówi tak, człowiek wierzący, traktujący poważnie swoje chrześcijańskie powołanie, w którym męczeństwo jest możliwością zapowiedzianą już w objawieniu, nie może usunąć tej perspektywy z horyzontu własnego życia. To może być męczeństwo krwawe, ale to, co mówiłem w ostatniej nauce, to męczeństwo białe, to, że nas męczą w białych rękawiczkach, to, że po cichu dookoła, to może to męczeństwo, które człowiek w środku sam musi przeżyć. Jest zapisane, jest to wpisane w kartach. Jeżeli stoimy w tej prawdzie i chcemy iść z tą Maryją, to musimy być gotowi, że przyjdą siepacze, że będą nas ścigać, że nie będzie dla ciebie miejsca, że będą ci mówić, idź stąd, jesteś niewygodny nam. Uciekaj stąd, ale Pan Bóg zawsze znajdzie tą grotę. Zawsze znajdzie to wyjście awaryjne. Zawsze w którymś momencie już krytycznym, jak było w ten czas, powie do Jezusa, idź i wówczas, kiedy powiedział do Józefa, idź, bierz dziecko i uciekaj, bo już są blisko, inaczej mój Syn Boży straci życie. Bóg się musiał posłużyć aniołem. Przecież mógł wymordować wszystkich tych siepaczy, postawić aniołów, barierę, mury i nikt by do tego dziecka nie doszedł. A jednak potrzebował nas, mojej decyzji. Uciekaj do Egiptu. Idź. Moi kochani, musimy być na to gotowi. To nie była piękna, melancholijna, ckliwa droga Bożego Narodzenia. To była walka, którą Maryja już podjęła, kiedy powiedziała pierwszy aniołowi tak. A potem długo to rozpamiętywała w swoim sercu i szła aż na Golgotę. A potem długo już, kiedy jej Syn odszedł do nieba, jeszcze patrzyła na pierwszy Kościół. To była cała droga naszej Matki, ale również i naszego Wodza. I tutaj pisze jeszcze Jan Paweł II. Maryja Panna, niewiasta umiejąca milczeć i słuchać, ulegle poddająca się działaniu Ojca, przyzywana jest przez wszystkie pokolenia jako błogosławiona, ponieważ potrafiła dostrzec wielkie dzieła dokonane w niej przez Ducha Świętego. Niech Kościół wielbi Boga Ojca w Duchu Świętym za dar zbawienia w Chrystusie Panu. Teraz i w przyszłych stuleciach, tak napisał Jan Paweł II w 2000 roku. Kiedy trwamy w tej podróży specjalnej, adwentowej, musimy mieć to wszystko na uwadze, abyśmy szli tą prawdziwą drogą, która będzie nas prowadzić do Jezusa wraz z Maryją. Nie wstydźmy się jej. Ona chce być z nami. I ona każdemu z nas dzisiaj daje tą propozycję. Uchwyć się mocno mojej ręki. Ja zarzucę na ciebie płaszcz. I przejdziemy ten czas razem. Wybór należy do każdego z was. Ja swojego wyboru dokonałem. Dokąd mnie doprowadzi, nie wiem. Ale ufam, że któregoś dnia będę mógł jej podziękować twarzą w twarz. Będę mógł się naprawdę jako jej syn wtulić w jej ramiona. Wszystkiego dobrego. Pan Bóg wam błogosławi i do usłyszenia. Szczęść Boże.